Marek Klapa, witam i zapraszam. No i zaczynamy od razu od konkretu. Bardzo lubię, kiedy już na samym wstępie możemy podać ważne i konkretne informacje. Dzisiaj na pulpit bierzemy spółkę MEX Polska, to notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie spółka holdingowa działająca na rynku gastronomicznym, która wypracowała w 2023 roku rekordowe wyniki. Dlatego łączymy się już teraz z panem Dariuszem Kowalikiem, członkiem zarządu i dyrektorem finansowym MEX Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam państwa. Ja tutaj sobie zerkam na liczby, bo robią one wrażenie. W 2023 roku MEX Polska wypracowała 95,5, no dokładnie 95 milionów i 400 tysięcy złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a to stanowi, szanowni państwo, wzrost o 16,6%, jeśli porównamy ten wynik do 2022 roku. Panie dyrektorze, co takiego się wydarzyło w ubiegłym roku, że z całą pewnością ten 2023 zapisze się w annałach i w historii spółki, no bardzo dobrze, jeśli nie złotymi, to na pewno zielonymi zgłoskami. Tak, był to rzeczywiście bardzo dobry rok dla nas. Te 95,5 miliona złotych przychodów to są przychody skonsolidowane spółek, które my konsolidujemy. Dodatkowo możemy mówić tutaj jeszcze o spółkach franczyzowych, które płacą nam tylko opłatę franczyzową, natomiast generują przychody w ramach własnych działalności gospodarczych. I tutaj spokojnie moglibyśmy powiedzieć, że przekroczyliśmy 100 milionów złotych. Natomiast to już jest ta część niekonsolidowana w ramach naszego sprawozdania finansowego. Konsolidujemy tylko tak zwaną opłatę franczyzową. Te wzrosty z 82 do 95 milionów, one wynikają przede wszystkim z bardzo dobrze zaplanowanych otwarć, czyli z nowych restauracji, które otworzyliśmy, nowych lokali gastronomicznych, ale również z takiej, nazwałbym to bardzo ostrożnej i dostosowującej się do sytuacji polityki cenowej. Wiadomo, że jest inflacja, my musimy nad tą inflacją nadążać, w związku z tym były też podwyżki, nie będę tutaj ukrywał, w naszych lokalach, ale były te podwyżki bardzo racjonalnie robione, dzięki czemu trzymaliśmy, a nawet zwiększyliśmy liczbę klientów w naszych lokalach gastronomicznych, co też miało przełożenie na wzrosty przychodów. Dzięki temu to jest prawie 17% wzrostu przychodów rok do roku. To bardzo, bardzo dobre dane. I oczywiście tutaj liczymy na wiele. Świetnie, to na pewno są dane, którymi warto się pochwalić. Do polityki cenowej jeszcze za chwilę wrócimy, bo taki mam plan, żeby podpytać również o kwestie związane z podatkiem VAT i tymi zmianami, które pojawiły się w polskim prawie i z wygaszeniem tarczy antyinflacyjnej, ale chciałbym zapytać też o czwarty kwartał 2023, bo on też nieźle wygląda, jeśli spojrzymy na te skonsolidowane przychody, jeżeli tutaj kierujemy się taką klasyfikacją, bo one w tym czwartym kwartale wyniosły 22 miliony złotych, czyli ten czwarty kwartał, ten, w którym mamy i jesień, i Boże Narodzenie, i to całe zamieszanie przedświąteczne, Sylwestrem włącznie, no wypracowały właśnie okrągłe 22 miliony złotych. Tak, no w gastronomii jest tak, że jest pewna sezonowość. Wiadomo, że najlepszy dla gastronomii to jest trzeci kwartał. Mhm. Bardzo dobry jest drugi kwartał, natomiast pierwszy i czwarty są stosunkowo, ja bym to nazwał, stabilnymi. My mamy oczywiście wiele lokali w ramach naszej grupy, które charakteryzują się dużą sezonowością, ale mamy też sporą ilość lokali, które są stabilne w ciągu całego roku. Czyli te przychody, one nam bardzo nie skaczą w poszczególnych miesiącach, w poszczególnych kwartałach. I dlatego te 22 miliony, patrząc na całe 95, uważamy za bardzo fajny wynik i no, tutaj ma przełożenie oczywiście też, że w tym ostatnim kwartale już też działały restauracje, które otworzyliśmy w bieżącym roku. Także to też miało na to jakiś
wpływ. Ale 22 miliony uważamy to za bardzo dobry wynik w ramach całego roku. Panie dyrektorze, tak skupiliśmy się na tych przychodach skonsolidowanych, natomiast też spójrzmy na inny parametr, czyli na zysk, bo ten świetny przychodowo rok przełożył się również na osiągnięcie prawie 4 100 000 zł zysku netto. No i teraz będzie taka liczba, która przebije te 16%, bo to dało 43,8% wzrostu rok do roku. Oczywiście tutaj z taką uwagą, że trzeba tutaj wyeliminować z 2022 roku zdarzeń jednorazowych w postaci umorzenia subwencji PFR i rozwiązania rezerwy na program motywacyjny w łącznej kwocie no, prawie 4,5 miliona złotych. 4,4 miliona. Tak. I tam mamy z 2023 roku jeszcze umorzenie subwencji PFR w kwocie 0,3 miliona złotych. Nie wchodząc tutaj w te szczegóły, bo te liczby wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Tak, liczby wyglądają bardzo dobrze. Właśnie wynika to z tego, że my bardzo mocno pilnujemy polityki kosztowej. Naprawdę pandemia spowodowała, że pandemia, a dalej inflacja spowodowały, że my w zasadzie kilka razy w miesiącu robimy analizy bieżących ponoszonych wydatków, ponoszonych kosztów w ramach poszczególnych lokali gastronomicznych i staramy się tutaj bardzo mocno utrzymywać założoną rentowność w naszych lokalach. Więc z jednej strony to, co już też troszeczkę wspomniałem, to jest ta racjonalna polityka cenowa, z drugiej bardzo mocne pilnowanie kosztów powoduje, że ta rentowność rzeczywiście nam wzrosła. No, przełożyły się też na to bardzo dobre otwarcia kolejnych lokali gastronomicznych. Także te wszystkie elementy złożone, że tak powiem nieładnie, do kupy spowodowały, że te wyniki są dla nas bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Panie dyrektorze, to na chwileczkę zatrzymajmy się przy właśnie wspomnianych przez pana nowych lokalach, bo na koniec 2023 roku tych lokali mieliśmy 43, teraz już jest 48, a w planach spółki widzę liczbę 55 i to nie jak niektórzy piszą na koniec roku, ale jak rozmawialiśmy chwilę przed programem, nawet w okresie wakacyjnym. Według jakiego klucza wybiera się nowe lokalizacje na mapie Polski, gdzie pojawiacie się ze swoimi punktami? Tak, znaczy tutaj przede wszystkim musimy powiedzieć o dwóch rzeczach. My rozwijamy się dwutorowo. Dla nas najważniejsze oczywiście jest rozwój naszych lokali własnych, gdzie rozwijamy się w ramach 5 konceptów. To jest bardzo ważne, że w ramach 5 konceptów, dlatego że dzięki temu, że mamy 5 różnych konceptów, przypomnę, 2 koncepty bistro, czyli pijalnia wódki i piwa i Chickas and Gorillas i 3 koncepty restauracyjne, czyli The Mexican, Prosty Temat i restauracje naleśnikarnie Pancake, my w zasadzie jesteśmy w stanie przeanalizować, rozpatrzyć prawie każdą lokalizację w dużym mieście. Tych, powiedzmy, jest te 6 głównych miast w Polsce, które nas jako naszą grupę interesują, żebyśmy zainwestowali własne pieniądze. Pozostałe miasta już jak gdyby zostawiamy dla franczyzobiorców. I co jest dla nas ważne? Na pewno musi to być miejsce, gdzie jest duży trafik, gdzie jest racjonalny czynsz. I to są dla nas takie najbardziej... To są takie aspekty, które przede wszystkim bierzemy pod uwagę. Wolimy zapłacić odrobinę większy czynsz, oczywiście w ramach tej racjonalności, o której powiedziałem, natomiast żeby to było miejsce, które rzeczywiście jest natężone dużym ruchem pieszym, że jest to miejsce popularne, są to przede wszystkim centra miast, aczkolwiek też nie wykluczamy bardzo dobrych centrów handlowych. Miejsca oczywiście turystyczne też, także
To są dla nas takie aspekty, które przede wszystkim bierzemy pod uwagę. Natomiast wszystkie mniejsze miejscowości rozwijamy przede wszystkim w ramach jednego naszego konceptu pijania wódki i piwa, który no jest liczbowo największym naszym konceptem, jeżeli chodzi o ilość lokali, ale pozostawiamy ten rozwój franczyzobiorcom, czyli nie inwestujemy naszych pieniędzy, franczyzobiorcy inwestują swoje, płacą nam tylko opłatę franczyzową, natomiast korzystają z naszych przywilejów, bym to tak nazwał, czyli możliwość współpracy z naszymi dostawcami, chociażby alkoholu, czy innych ważnych dla biznesu narzędzi, dzięki czemu oni bardzo chętnie angażują swoje pieniądze, mimo że są to mniejsze miasta, ale ich zadawala troszeczkę mniejszy zwrot z inwestycji, troszeczkę dłuższy zwrot z inwestycji, dlatego że oni bardzo często pracują tam sami. To nie jest tak, że to są tacy bardzo biznesowi inwestorzy, ale lokalni przedsiębiorcy, którzy albo chcą założyć swój pierwszy biznes, albo swój dodatkowy biznes, którzy są osobiście zaangażowani w ramach tego bieżącego nadzoru, bieżącego. Panie dyrektorze, to spróbujmy na chwileczkę rozłożyć mapę Polski, jeśli oczywiście możemy, jeśli to nie jest tajemnica. Mamy 48 punktów, 55 w sezonie wakacyjnym. To gdzie te nowe punkty się pojawią? No to, co już mogę powiedzieć, bo mamy podpisane umowy, więc jak gdyby tutaj już trwają budowy, nazwijmy to w ten sposób. Na pewno tworzymy 3 nowe lokale w Krakowie. Przy płycie rynku będzie restauracja Pancake. Zaraz po sąsiedzku będzie Chica's and Gorillas i znowu po sąsiedzku, ale już od ulicy Stolarskiej będzie pijania wódki i piwa. Czyli będziemy w samym sienkim centrum Krakowa z naszymi konceptami. Pijania wódki i piwa to będzie już 4. w Krakowie, natomiast Chica's and Gorillas i Pancake będą pewną nowością w Krakowie. Wracamy do Katowic, bo tam skończyła nam się umowa najmu w poprzednie wakacje. Z różnych względów nie była przedłużana, ale wracamy na ulicę Mariacką z 2 konceptami. Z pijaniem wódki i piwa i z Chica's and Gorilla. Jednocześnie budują się już przez naszych franczyzobiorców 2 lokale pijani wódki i piwa w Zamościu i bodajże w Nowym Targu, w Nowym Sączu. W Nowym Sączu chyba, tak mi się wydaje w komunikacie, jeśli mogę tutaj wspomóc. Jasne, południe Polski, to na pewno, i województwo małopolskie. Panie dyrektorze, wrócę do tego pytania, o którym wspomniałem kilka minut temu. Jesteśmy już w 2. kwartale kalendarzowym 2024 roku, no i wchodzimy z podwyżką, a właściwie powrotem podatku VAT. Na artykuły spożywcze. Jak bardzo wygaszenie tarczy antyinflacyjnej wpływa na wasz biznes, na poziom cen? Czy obawiacie się właśnie tego, że tutaj będzie trzeba powrócić do tego zobowiązania podatkowego? Znaczy, i tu paradoksalnie tak naprawdę restauracje konkurencyjne cenowo, a tutaj pragnę przypomnieć, że są naprawdę te ceny bardzo przystępne w naszych lokalach gastronomicznych. Paradoksalnie restauracje będą beneficjentem tej podwyżki. Dlaczego? Dlatego, że my cały czas w ramach naszej usługi gastronomicznej mamy 8% VAT. Mhm. Natomiast konsument, przykładowy Kowalski, on będzie musiał wydać więcej na takie podstawowe artykuły spożywcze właśnie o ten VAT, który wraca teraz do starej stawki. W związku z tym ta dysproporcja pomiędzy ceną dania sprzedawanego w restauracji a zakupem składników w sklepie, już nie będę mówił jakim, ale w jakimś tam sklepie, spowoduje, że ta różnica w cenie będzie po prostu mniejsza. Jak dojdzie mu jeszcze ten czas, który musi poświęcić na przygotowanie tego dania, sprzątanie i tak dalej, to paradoksalnie bardziej konkurencyjne będą nasze restauracje, bo tak jak powiedziałem, ta dysproporcja będzie mniejsza i nie trzeba poświęcać swojego czasu na to, żeby to przygotować. No i oczywiście, wiadomo, przyjemna atmosfera i tak dalej.
Także paradoksalnie punktu widzenia naszych lokali, ale też całej gastronomii, jest to po prostu korzystne. Niekorzystne dla zwykłego konsumenta Kowalskiego, który do tej restauracji rzadziej idzie, znaczy który te produkty kupuje może w ten sposób, ale z punktu widzenia lokalu gastronomicznego jest to, powinno to mieć pozytywne przełożenie. Bardzo ciekawe spojrzenie, to teraz jeszcze spójrzmy na cały rynek gastronomiczny w Polsce, bo to wygląda bardzo ciekawie. Odzyskał wartość sprzed pandemii, to po pierwsze trzeba powiedzieć, osiągnął ponad 30 miliardów złotych. I ta wartość 31,3 miliarda złotych to jest wartość, powiedzmy sobie, datowana na 2023 rok. Zakładając, że rośnie, no to już te wskaźniki pewnie są wyższe. Jak w tej chwili, jak pan jako dyrektor finansowy też odczytuje właśnie tego typu liczby, że nastroje konsumenckie rzeczywiście są coraz lepsze, przynajmniej pod tym względem i tutaj w tym zakresie. No i rzeczywiście ten dołek pandemiczny został właściwie przynajmniej na wykresach zasypany. Tak, my to odczuwamy w naszych lokalach gastronomicznych. Ilości klientów to są już ilości te, które są, które odwiedzały nasze lokale w okresie przedpandemicznym. Także bardzo się cieszymy, że to zaufanie i ta chęć do wydawania pieniędzy poza, znaczy w zasadzie powiedzmy w gastronomii wróciła. No oczywiście ma na pewno tutaj przełożenie też to, że wzrosła najniższa krajowa. W związku z tym, że wzrosła najniższa krajowa, to taki efekt domina będziemy mieli i wzrosły realne wynagrodzenia, średnia krajowa też rekordowo rok do roku, styczeń 2004 do 2003 również wzrosła. Czyli konsumenci mają coraz więcej pieniędzy. Oczywiście jest inflacja, która powiedzmy, że te różnice, te wzrosty w dużym stopniu zabiera. Natomiast czytałem już takie opracowania, że ten realny przyrost płacy jest wyższy niż inflacja. Więc my zapatrujemy się na to bardzo pozytywnie. Po pierwsze dlatego, że my mamy, tak jak wspomniałem, bardzo przystępne ceny, czyli ten klient u nas w Pancake'u wyda 35 zł na jedzenie, żeby się najeść. Oczywiście w restauracji meksykańskiej czy w restauracji to jest temat odrobinę więcej, ale to nadal są racjonalne kwoty. I te aspekty, ta chęć do wydawania, te wzrosty wynagrodzeń powodują, że rzeczywiście klienci chętniej odwiedzają lokale. Też już troszeczkę zapomnieli, jak to było w okresie pandemicznym, więc no my pozytywnie, bardzo pozytywnie do tego się odnosimy. Panie dyrektorze, oczywiście analiza finansowa takiego biznesu i prognozowanie również opiera się na tym, aby spojrzeć na potencjalne zagrożenia, chociażby po stronie popytowej. Więc moje pytanie, jak wygląda tutaj ta sytuacja? Czy dostrzegacie w tym momencie jakieś szczególne zagrożenia? Jeśli nie zagrożenia, to wyzwania, które mogą rzutować na państwa biznes w krótkim i średnim terminie. Tak, zawsze są jakieś zagrożenia, w każdym biznesie możemy mówić. Ważne, żeby je dostrzec i spróbować się przed nimi bronić. No, pierwszym podstawowym zagrożeniem, z jednej strony ten wzrost płacy minimalnej, średniej krajowej jest dla nas korzystny, bo klienci mają więcej pieniędzy, ale z drugiej strony cała obsługa, wynagrodzenia, wiadomo, że u nas też pracują ludzie, chcą więcej zarabiać, są wyższe oczekiwania. Także na pewno ta presja na płace jest duża. Oczywiście cały czas utrzymująca się inflacja, może już nie rosnąca, ale cały czas na dość wysokim poziomie. Chociaż ostatnio zatrzymały się przynajmniej ceny produktów spożywczych, także tutaj na pewno
widzimy już pewną stabilizację, cały czas rosnące koszty mediów, czyli ta presja na koszty jest bardzo duża. To powoduje, że my naprawdę dużo czasu i energii poświęcamy na to, żeby utrzymywać rentowność, żeby szukać innych rozwiązań. I to jest jak gdyby ten aspekt, który powiedziałem jako pierwszy. No, jak w każdym biznesie są również inne zagrożenia. No, ryzyko chociażby nieprzedłużenia umowy najmu. My oczywiście jesteśmy wzorowym najemcą. Każdy najemca u nas dostaje z wybiciem zegara czynsz, dlatego bym powiedział, jest duża chęć do przedłużenia umowy najmu. Z nami, jako z grupą Mexpolska. Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje, nie wiem, śmierć wynajmującego i jakiś tam brak zgody w ramach dziedziczenia czy tego typu aspekty, gdzie nie udało nam się przedłużyć jakiegoś lokalu gastronomicznego. Właśnie z takimi sytuacjami już dwukrotnie mieliśmy miejsce w Krakowie i we Wrocławiu. Więc takie zdarzenia losowe powodują, że gdzieś tam tracimy jakiś lokal, natomiast mamy wiele lokali, które są już dłużej niż 10 lat, a wiadomo, że umowę najmu możemy podpisać tylko na 10 lat, czyli lokale, które przedłużamy, jest bardzo duża, tak jak powiedziałem, chęć do wynajmującego do przedłużenia właśnie ze względu na to, że jesteśmy bardzo dobrym najemcą, nie ma z nami problemu, to wynagrodzenie z tytułu najmu trafia na czas. No to są, to są tego typu, bym powiedział, zagrożenia, ale my się do nich w jakiś sposób dostosowujemy. My oczywiście o tych wszystkich ryzykach piszemy w naszych sprawozdaniach finansowych, także tutaj można sobie bardzo szczegółowo ten temat jeszcze analizować i przeczytać. Natomiast no, tutaj jeszcze być może warto wspomnieć, że no, tak jak powiedziałem, mamy 5 konceptów gastronomicznych, które rozwijamy. No, na pewno nie można zapomnieć o wspomnieniu takiego aspektu, że każdy kolejny koncept to jest pewnego rodzaju ryzyko, czy on się przyjmie, czy się nie przyjmie. My robimy szereg badań, które dają nam odpowiedź, czy to jest dobre, czy to będzie miało jakieś tam odzwierciedlenie, natomiast no, też myślimy o jeszcze jakichś tam jeszcze innych konceptach. Oczywiście to jest kwestia bardziej odległa, bo mamy co robić teraz w ramach naszych 5 konceptów. Natomiast to, że mamy 5 konceptów, tak jak wspomniałem, to mamy zupełnie inną pozycję negocjacyjną w ramach jakiejś tam chociażby umowy najmu. Teraz ten Kraków jest najlepszym przykładem. Podpisaliśmy 3 lokale, czyli lokale na 3 koncepty gastronomiczne w ramach jednej umowy najmu. Takie sytuacje są coraz częściej występujące. My bardzo chcemy tworzyć pewnego rodzaju zagłębia, czy takie rozrywkowe w ramach pijania wódki i piwa i Chicas and Gorillas, czy takie zagłębia gastronomiczne w ramach naszych konceptów gastronomicznych. Uważamy, że taki efekt synergii, jak klient jadąc w pewne miejsce będzie miał większy wybór, czy też na przykład idąc do pijania wódki i piwa może później sobie pójść na nasz przysłowiowego szota do Chicas and Gorillas, bo ma taką chęć, bo ma w ramach grupy różne osoby, które są jedne, powiedzmy, młodsze i wolą taki koncept jak Chicas and Gorillas, czy osoby z większym sentymentem do PRL-u i wolą pójść do pijania wódki i piwa. No różne są historie, także, ale widzimy te widzimy to przemieszczanie się konsumentów pomiędzy naszymi lokalami, jeżeli chodzi o chociażby ten model bistro. Także tak troszeczkę zboczyłem z... Ale nie, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ale to są właśnie... Wydaje nam się, że to jest taka właściwa droga. Właśnie więcej konceptów, dzięki czemu możemy przede wszystkim skupiać się na dużych miastach, które są najbardziej rentowne, które przynoszą największe pieniądze, ale no, nie jesteśmy w stanie otworzyć nieskończoną ilość pijalni w dużych miastach, ale jesteśmy w stanie otworzyć kolejne
lokale bistro w ramach innego konceptu. I to jest, uważamy, taka właściwa ścieżka. Bardzo ciekawa biznesowa historia. Ja bardzo dziękuję za interesującą rozmowę i spotkanie na łączach z widzami telewizji biznesowej. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Dariusz Kowalik, członek zarządu, ale także dyrektor finansowy MEX Polska. Wielkie dzięki, bardzo dziękuję za spotkanie z nami. Wszystkiego dobrego.